Kamila właśnie przyniosła tajemnicze pudełko słodycze, a dziewczyny już szaleją. Jeść czy nie jeść? Jeść oczywiście. To słodycze. Kto to jest? Cukierkowy chłopiec, który daje im słodycze. Nie potrafią się dzielić. Słodycze spowalniają czas. Karolina ma zawsze otwartą buzię. I oto dlaczego. Dziwny nieznajomy coś knuje. A nie mówiłam? Teraz wiemy, gdzie znikają dzieci, które kochają słodycze. Dziewczyny są uwięzione w jego sekretnej kryjówce. A może zmienią ją w słodki pokój? Dalej, dziewczyny! Ten szalony gość próbuje nas torturować. Ma narzędzia i niecny plan. Jenny się to nie podoba. Chce wracać do domu. Wyrwała klamkę. Cóż, jest po prostu zrobiona z czekolady. Karolinie i Kamili całkiem się tutaj podoba. Ale Jenny traci rozum. Jest gotowa do walki. Jeśli słodki pokój jest tym, czego chcesz, to zrobią najsłodszy pokój na świecie. Ale skończyła się farba w sprayu. Alergie Kamili wreszcie się przydają. Ściana jest gotowa. Dzięki. Ale już nie kichaj. Karolina jest gotowa do zabawy. Tylko czekolada mogła ją rozpraszać. Ale się stopiła. Nie martwi się jednak. To najlepsza farba w historii. Teraz ma czekoladową ścianę. I zostało trochę farby. Kamila znalazła całą paczkę balonów. Teraz jesteśmy gotowe na imprezę. O, Jenny ma fajnego kaktusa. On tańczy. I ma oko na Karolinę. Kto mógłby mu odmówić? Kamila chce trzymać go z dala od swoich balonów. Balonowy sufit jest fajny, ale co z tymi wszystkimi lodami? Rożki mogą się przydać. Po prostu włóż do nich żarówki i zrób światełka. Lody Kamili się przydały. Teraz jej łóżko będzie lśniące i słodkie. Miejmy nadzieję, że nie zje żarówek. Może pomyśleć, że to świetny pomysł. Kamila ma skitelsy, więc wszystko gra. Rzuć skitelsy i pomyśl życzenie. Chcesz poduszki? Proszę bardzo. Hej, czerwone światło. Zatrzymaj się. Dobrze. Nie, przestań. Teraz możesz iść. Poduszki idealnie komponują się z pozostałymi dekoracjami Kamili. Dziewczyny nie są zbyt porządne. I żadna z nich nie planuje sprzątania. Będą musiały pozostawić to szczęściu. O-o, teraz muszą poczekać, aż wróci. Urosło! Cóż, nie będziemy długo czekać. Dobrze wykorzystajmy ten czas. Teraz Karolina nie opuści deseru. I naprawdę posprząta. Ktoś musi. Kamila dużo je. To dlaczego by nie? Jednak nie chce jeść tego pączka. Teraz ma lustro. Ale skończyła się jej szminka. Szminka, pączek, co za różnica. Teraz ma najsłodsze usta w historii. Duże makaroniki są niesamowite. Ale nie są do jedzenia. Użyjemy ich jako dekoracji. Warto było. Najlepszy dowóz jedzenia w historii. Kamila nie dzieli się za darmo. To nic osobistego. To czysty biznes. Jenny jest tak naiwna jak Karolina podstępna. Gdzie są moje słodycze? Przepraszam, nie strzelaj do posłańca. Ale nie ma słodyczy. Dziewczyny walczą. Karola, lepiej zniszcz dowody. Taboret lizak jest fajny, ale lepki. Jenny go czyści. Kolorowa spirala hipnotyzuje Karolinę. Jej mózg się wyłączył. Co jest bardziej hipnotyzujące? Spirala czy lizak? Możesz jej teraz powiedzieć wszystko. Obudź się! Jenny myślała, że Karolina jest kwiatem. Ona kwitnie. Wypróbuj nowe krzesło. Teraz utknęła. A nie mówiłam. Będzie musiała tak zostać przez jakiś czas. Jenny ma koszmar, że na świecie nie ma już cukru, a zamiast tego wszystko jest słone. Pod poduszką jest niespodzianka. Te lody podsuwają jej pomysł. Zawieź to na ścianie. Od przybytku głowa nie boli. Świetny pomysł. Ale upewnij się, że twoje współlokatorki go nie poliżą. Karolina nie ma czasu.
jest zbyt zajęta wymyślaniem własnych pomysłów. Nie ma już dobrych materiałów. Może pożyczy Tulle od Kamili? Nie to, żeby zauważyła. Karolina wymyśliła słodką dekorację. Co może być lepszego niż ogromny cukierek? Kama myślała, że to prawdziwe. Czy rozpoznała własny tiul? Nie, nie, a jednak... Czy Kamila planowała się przebrać? Lepiej na razie to ukryjmy. Jenny nic nie jest, po prostu zjadła za dużo słodyczy. Kiedy spała, stopiły się na całym łóżku i utknęła. Ludzie ostrzegali ją, że jej uzależnienie może się nie skończyć dobrze. Karolina planuje coś szalonego. Mentosy? Nie wyleje na nie coli, prawda? Magik nigdy nie ujawnia swoich sekretów. Ale teraz ma ogromne mentosy. To wydaje się niebezpieczne. Najlepszą obroną jest atak. Do ataku! Przekuła wieczka butelek słomką. To naprawdę magia! Jej przyjaciółki niczego się nie domyśliły. Co jeszcze potrafi magiczny eliksir Karoliny? Teraz wyleje to na wszystko. Spróbujmy zrobić jeszcze coś ogromnego. Gigantyczne ciastko! Jenny nie powinna była dotykać magicznej mikstury. O nie! Jak zamierzasz teraz grać w kamień, papier, nożyczki? Oczywiście zachowała je. To idealna nocna przekąska. Skończyłyśmy budować. Teraz możemy odpocząć i zjeść. Co to jest? Nie ma mowy. Przez cały ten czas były tylko cukierkowymi lalkami tego dziwaka? Wreszcie Jenny i Karolina mają swój własny pokój. Nie muszą już mieszkać pod schodami. Na zdjęciach pokój wyglądał na większy. W porządku. Wciąż zostało im trochę pieniędzy z loterii. Mogą po prostu wszystko przerobić. Ale Karolina zabroniła zwierząt. Jenny będzie musiała ukryć tego małego rudzielca. Dziewczyny zbudowały łóżko piętrowe. Teraz wystarczy miejsca dla wszystkich. Ten baldachim z tiulu jest wspaniały. A hamak idzie na górę i już. Karolina nie powinna była tam wkładać swojej torby. Dzwonek kota Jenny jest przerażający. Karolina zaczyna coś podejrzewać. A Ginger nie lubi torby. Nie ma w niej jedzenia. Och, Karolina jest taka zła. Co to za odcisk łapy na ścianie? Wytłumacz mi to. Oczywiście. To tylko dekoracja. Rysuje te nadruki na ścianie, bo kocha koty. Ale nie może ich mieć, bo Karolina mówi, że nie może. Karolina też chce udekorować swoją ścianę, żeby mogła nadążyć za Jenny. Dobrze, że ma dużo kartonu. Ale bez nożyczek. Czyj to pazur? Karolina się domyśla. Czy Jenny znowu robi paznokcie w domu? Nie, tylko złamała paznokieć. A oto nożyczki. Teraz Karolina może dekorować. To fajna mapa. Karolina nie będzie już mieszać Austrii z Australią. Ale nigdy nie dowie się, gdzie jest kot. Ginger to podstępny kociak. Jenny potrzebuje oświetlenia do swojego łóżka. I ma wszystko, czego jej trzeba. Zrobiła bardzo fajną lampę. Teraz może poczytać. Jej nowy przyjaciel też jest zainteresowany lampą. Włącznik wygląda jak zabawka. Dzięki, mamo, jest fajnie. Jak na imprezie. A Ginger lubi się bawić. Ale żeby urządzić prawdziwą imprezę, potrzebowałybyśmy większego domu. Dobra, na razie nie szalejmy. Z kim rozmawia Jenny? To znowu jej wymyślony chłopak? Ma na nią zły wpływ. Nie, rozmawia z Ginger, która ma na nią największy wpływ. Karolina jest takim kujonem. Ma w torbie całą bibliotekę. I chyba wszystko oprócz zlewu kuchennego. Poważnie, nawet model układu słonecznego. Będzie nad łóżkiem. Chciałaby kiedyś polecieć w kosmos. Na razie jest to możliwe tylko w jej snach. Nie wyrzuci tego kartonu, bo potrafi wyciąć z tego urocze kocie mordki. Teraz Jenny ma półki, a Ginger ma przyjaciół. Karolina nie jest jej przyjaciółką. Czy poznała sekret Jenny? Czy to prawdziwy kot? Nie może uwierzyć własnym oczom. Czy Jenny wprowadziła tego potwora do ich malutkiego pokoju? Oczywiście, że nie.
Prawdziwa przyjaciółka nigdy nie zrobiłaby czegoś takiego. Karolinie się przewidziało. To tylko półki. Teraz Karolina ma lusterko do makijażu. Jedynymi akcesoriami, jakie posiada, są nagrody za osiągnięcia naukowe. Ale karton, nożyczki, farba i pędzel zrobią niesamowity znak. I też pokażę swoje medale. Jenny nigdy nie wygrała nagrody, ale wciąż może mieć czekoladowy medal. Szkolna chłodziarka na wodę jest niesamowita. Jenny ma taką w domu. Co za zbieg okoliczności. Jenny ma wielkie plany związane z tą butelką. Trochę kreatywności, a teraz ma fajny stojak na rośliny. Z pokojem tylko dla Ginger. Karolina czuje, że coś jest nie tak. Jenny szybko to odwróciła. A, Karolina jest uczulona na kwiaty. Nic dziwnego, że chłopcy nigdy jej ich nie dają. Karolina kocha jednak sztuczne rośliny. Na ścianie ma cały ogród. Jenny wydaje się zainteresowana. Ginger już przeżył rośliny. Ach, powinien zatrzeć ślady. Ale Jenny zrobi to za niego. Ona naprawdę kocha swojego kota. Ogród jest zrujnowany. Podobnie jak nastrój Karoliny i apetyt Jenny. Jenny zawsze się spóźnia z powodu Ginger. Po prostu nie pozwala jej dotrzeć do klasy na czas. Jest takim awanturnikiem. Jenny musi zrobić zegar, który spodoba się Ginger. Używa wszystkiego, co może znaleźć, aby tak się stało. O tak! Na pewno mu się spodoba. Jenny wie, czego chce Ginger. Idealnie! Rudy gdzieś się czołga, a Karolina ma nowy dywan. To kiepski moment. Jenny myślała, że został zrobiony z jej kota. Nie może uwierzyć w okrucieństwo Karoliny. Resuscytacja tutaj nie pomoże. Jenny powinna poświęcić więcej uwagi na lekcjach pierwszej pomocy. Ale wcale nie jest zrobiony z kota. O tak! Świętujmy balonami! Karolina przez całe życie nienawidzi balonów. I kotów też. Zawsze wszystko rozrywają. Jak sweter Jenny. Ginger potrzebuje czegoś do ostrzenia pazurów. Jak sznurek na doniczce. Całe to ogrodnictwo budzi podejrzenia Karoliny. Jenny twierdzi, że wie, co robi. Tego potrzebuje ta roślina. Dobra, ale to trujące. Nie trzeba było dotykać jej gołymi rękami. Co to za zapach? Pachnie rybą. Ta zabawka jest zbyt realistyczna. Jenny to lubi. Prawie została złapana. Ale Karolina nie podejrzewa, że Jenny spędziła 6 godzin na łowieniu tej jednej żałosnej małej rybki, której Ginger nawet nie chce jeść. Karolina uwielbia robić na drutach. Jenny nie bez powodu nazywają babcią. Ktoś jest przy drzwiach? Nie, nikogo nie ma. To głupi żart. Chwila, czy to koło? Czy to żart, czy prezent? Tak czy inaczej będzie w pokoju Karoliny. Może coś z tego zrobić. Ma tyle sznurka i może użyć tego koła jako stołu. Im więcej dekoracji, tym lepiej. Ale dostawca się pomylił i wysłał oponę w niewłaściwe miejsce. Karolina nie ma pojęcia. Ona nic nie zamawiała. Jenny zrobiła specjalną windę na jedzenie dla Ginger. Dużo je, jak lew. Ale straciła kontrolę nad windą i pojechała na niewłaściwe piętro. Karolina zobaczyła karmę dla kota. Ale Jenny mówi, że nie ma tutaj kota. A jedzenie jest dla niej. Karolina martwi się o koleżankę. Musi jeść jedzenie dla ludzi. Jenny lubi uwagę. Wszystkie jej zajęcia aktorskie się opłacają. Karolina jest przekonana, że jej współlokatorka ma kota. Oto jest! Ups, to tylko słuchawki Jenny. Karolina wpada w poważną paranoję. A może jej współlokatorka po prostu kłamie? Karolinie brakuje już miejsca na rośliny.
Może i współlokatorka je zmieści? O, ma tu coś, co zmieni cały klimat. Głowa Einsteina to świetna doniczka. Co za wspaniała kombinacja. Karolina znalazła kępę futra. To dowodzi, że w tym pokoju jest zwierzę. Jenny nie może uniknąć tego oskarżenia. Będzie potrzebowała dobrego prawnika. Ich umowa najmu wyraźnie mówi, że zwierzęta nie są dozwolone. Więc jakie zwierzę zrzuca to futro? Wygląda jak... Homo sapiens. To włosy Jenny. Ona potrzebuje lepszego szamponu. I mniej szalonej współlokatorki. Nie, to zdecydowanie kot. Czy ty to widzisz? Jenny może wyjaśnić. Właściwie nie ma nic do wyjaśnienia. Ale Jenny kocha Ginger, a miłość przekracza granice. Karolina się zemści. Może pies sprawi, że Ginger się wyprowadzi? Nie, dogadują się lepiej od dziewczyn. W tym świecie pieniądze to władza. Niektórzy oddaliby wszystko, aby uzyskać wykształcenie. A inni wydaliby $1 000 000, aby zyskać popularność. Szczerze mówiąc, Karolina nie potrzebuje pieniędzy. Już jest popularna. Ilość pieniędzy, którą masz, wpływa na to, jak łatwo ci jest rozwiązywać problemy życiowe. Karolina nie marnuje czasu. Rozwiązuje ten problem matematyczny za pomocą pieniędzy. Jeśli chodzi o Jenny, całą dodatkową gotówkę przeznacza na korepetycje. W przeciwieństwie do Karoliny, używa tylko głowy do rozwiązywania problemów. A wyniki są tego warte. Jenny zna więcej cyfr liczby pi niż ktokolwiek inny w szkole. Nauczyciel jest pod wrażeniem. Karolina też jest naprawdę utalentowana. Jest świetną cheerleaderką. Lokalny zespół ją kocha. Ale ten zespół nazywa się Biedne Byki. A Karolinie się to nie podoba. Będzie musiała zostać kierownikiem finansowym zespołu. Bo wolałaby kibicować bogatym bykom. Wow, może za pieniądze można kupić wszystko. Jeśli chcesz być popularna, musisz dobrze wyglądać. Ale jak możemy naprawić ten stół? Po prostu wzmocnij go gotówką. Karolina ma tyle pieniędzy, że używa ich do naprawiania różnych rzeczy. Ale stół to tylko jedna kwestia. Krzesło też się chwieje. A może sztabka złota? To sprawi, że fotel bujany przestanie się kołysać. Jeśli wszystkie bujane fotele na świecie znikną, to pewnie dlatego, że Karolina za to zapłaciła. Nowoczesna technologia jest niesamowita. Ale Karolina zawsze jej używa do zabawy. Właśnie przetestowała nowy filtr na Jenny. A teraz Jenny jest jeszcze bardziej niepopularna. Jenny chce się zemścić, ale jej telefon jest stary. Będzie musiała być kreatywna. Kręci fajny filmik, który ma mnóstwo wyświetleń. Jak ci się to podoba, co? 3 toasty za słodką zemstę. Jenny wcale nie jest popularna. A Karolina chce się zemścić za ten filmik. Więc podkłada jej nogę. Ale niczego nie upuściła. Wszyscy są pod wrażeniem. Sekretem jest to, że ma gigantyczny magnes, przymocowany do tacki. Tak, nauka też jest potęgą. Plan Karoliny znowu nie wypalił. Karola nadal jest niezadowolona. Chce pokazać Jenny, kto tu rządzi. Więc potrzebuje wielkiego psikusa. Musi tylko odblokować telefon Jenny. Odcisk nie zadziałał. Karola, znowu masz pecha? Z Jenny nie jest tak łatwo żartować, jak się wydaje. Palce nie odblokują jej telefonu, bo użyła swoich palców u stóp. Będziemy musieli zatrzymać rywalizację Karoli i Jenny na chwilę. Przynajmniej podczas egzaminu. Bo Karolina w ogóle się nie przygotowała. I musi coś zrobić.
nie może ściągać. Więc może po prostu kupi sobie trochę szpiegowskiej technologii. Usłyszy w słuchawce wszystkie prawidłowe odpowiedzi i zda egzamin. Ale tak naprawdę Karolina dostaje jedynkę. Następnym razem, zanim wydasz kupę kasy, sprawdź opinię, Karolina. Kiedy masz dużo pieniędzy, szkolna stołówka może zaoferować ci świetny wybór. Ale w przypadku Jenny nie ma z czego wybierać. Ma tylko jedną monetę, więc zamawia szklankę wody. Ale nawet szklanka wody kosztuje 2 monety. Jenny może wypić tylko pół szklanki. Biedactwo. Na szczęście ma jedzenie w swojej szafce. Ale szafki nie są zaprojektowane do przechowywania żywności. Jenny jest dzisiaj głodna. A Karolinę stać na bardzo specjalną szafkę z wbudowaną lodówką. Chociaż jest zimne jedzenie, nie zawsze jest dobre. Więc dlatego Karolina ma mikrofalówkę w kolejnej szafce. Gorąca pizza jest pyszna! Chemia to chyba jeden z najciekawszych przedmiotów w naszej szkole. Nawet Karolina ją lubi. Ale ona wciąż szuka sposobów na to, jak zarobić. Ma nadzieję, że stanie się jeszcze bogatsza, tworząc złoto z byle jakich rzeczy. Zrobiła nawet coś całkiem bliskie. Ale płyn był zbyt lepki. A teraz musi umyć ręce. Jenny wie, co robić. Wystarczy połączyć alkalia, tłuszcz i wodę i powstanie mydło. Jenny tak szybko się uwinęła. Karolina, powinnaś brać przykład z Jenny. Wtedy nie musiałabyś wycierać rąk gotówką. Przygotowanie do zajęć jest tak stresujące, przynajmniej dla Jenny. Jej żelazko czasami rujnuje jej ulubione ubrania. Gdyby tylko miała takie żelazko jak Karolina, mogłaby sprawić, że drogie rzeczy byłyby jeszcze cenniejsze. Jenny ma tylko spryt. Każdy test postrzega jako ekscytujące ćwiczenie mózgu. Ale Karolina uważa myślenie za staromodne. Polega na nowoczesnej technologii. Po co używać mózgu, skoro możesz mieć super okulary, które rozwiążą wszystko? To niesamowity gadżet. Ale niestety bateria rozładowuje się bardzo szybko. I nie da się ich naładować, bo nikt nie ma takiego kabla do ładowania. Jedyne osoby z takimi okularami to Karolina i Elon Musk. Ale nie ma go tutaj dzisiaj. Podobał ci się nasz nowy filmik? W takim razie daj nam lajka i zasubskrybuj. I do zobaczenia następnym razem!